witamy w lipcowym odcinku telewizyjnego Kuriera Powiatowego. W dzisiejszym programie przedstawimy Państwu informację o szpitalnym oddziale ratunkowym, który już niebawem powstanie w szpitalu przy ulicy Bema. Pokażemy również, jak wygląda zakończony pierwszy etap prac przy ulicy Hutniczej. W dalszej części będą mogli Państwo zobaczyć podziękowanie starosty Małgorzaty Drygas-Majki dla wszystkich osób, dzięki którym mamy w mieście tak dobrze funkcjonujące hospicjum i opiekę paliatywną. Ponadto pokażemy relację z uroczystości wręczenia honorowego odznaczenia Powiat przyjazny niepełnosprawnym. Zapraszamy! W Lubinie powstanie szpitalny oddział ratunkowy. Szpital imienia Johnstona otrzymał na ten cel prawie 7 milionów złotych. Wniosek na utworzenie oddziału przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie przeszedł pomyślnie procedury ministerialnego konkursu. Konkurs prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotyczył projektów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym i poprawą efektywności systemu ochrony zdrowia. Nareszcie mamy to, na co bardzo długo czekaliśmy od wielu, wielu lat, a mianowicie środki, dzięki którym będziemy mogli wybudować nasz szpitalny oddział ratunkowy. Jak jest ważny, tak wszyscy wiemy o tym, ponieważ wielokrotnie się mówiło, jest on ważny dlatego, że są tutaj kopalnie i jest bezpośrednie zagrożenie, a z drugiej strony ruchliwa S3 być może już za parę lat jako droga szybkiego ruchu wybudowana, jak Państwo wiedzą, od Szczecina w kierunku Pragi. Projekt jest już zatwierdzony przez ministra zdrowia. Zostają procedury, które mogą potrwać nawet do połowy października 2009 roku. Musimy uzupełnić, zaktualizować dokumentację, czyli aktualne rejestry, aktualne oświadczenia musimy złożyć, ponieważ tamte już mają swój jakiś czas i one, a zwykle donatorzy wymagają aktualnych dokumentów. Szpitalny oddział ratunkowy w założeniach powstanie po prawej stronie od głównego wejścia do szpitala przy ulicy Bema. Planowana powierzchnia to prawie 1500 m2. Będzie tu jedna duża sala na 6 stanowisk oraz sala tzw. intensywnego nadzoru. W ramach tego projektu powstanie również miejsce do lądowania. Będzie tensor wybudowany. Będzie również miejsce na lądowanie. Celowo nie mówię lądowisko, dlatego że lądowisko jest stacjonowanie. Co powstanie takiego oddziału ratunkowego oznacza dla samego szpitala? Pacjent, który zostaje przewieziony do szpitala, w ciągu pierwszej godziny powinien mieć wykonane fachowe czynności medyczne, takie, które pozwolą na zdiagnozowanie jego stanu zdrowia i ustabilizowanie jego czynności życiowych. I jakby struktura tego oddziału ratunkowego pozwala w pełni na to, żeby te wszystkie czynności zostały wykonane na poziomie tego, co dzisiaj nazywamy izbami przyjęć, czyli stabilizacja stanu pacjenta, przeniesienie go ewentualnie na oddział intensywnej terapii, tak żeby go bez potrzeby nie wozić między oddziałami szpitalnymi. Wszystkie te czynności odbywają się na poziomie izby przyjęć. I niewątpliwie tutaj, jeśli w tych kategoriach to rozpatrujemy, jest to skok jakościowy. Koszt budowy szpitalnego oddziału ratunkowego to kwota rzędu 7 955 380 zł. Brakujące pieniądze ZOS pokryje z własnych środków. Budowa oddziału, jeżeli nic nie przedłuży formalności, ruszy na początku 2010 roku. Zakończył się pierwszy etap prac przy ulicy Hutniczej. Po zaledwie 8 miesiącach Lubinianie mogą już przejechać całą długością tej wyremontowanej drogi. Prace prowadzone były od listopada 2008 roku. Już teraz jazda tą trasą to przyjemność, a nie jak jeszcze przed remontem udręka. Etap wynika z tego, że mamy przydzielone na ten rok pieniądze i to był 1 800 000 złotych, które dostaliśmy, 800 tysięcy, które dostaliśmy od ministerstwa, to są rządowe pieniądze, tak zwana schetynówka. W przyszłym roku otrzymamy kolejne pieniądze i dlatego nie wykonujemy wszystkiego, ponieważ nie było zgody wykonania, a otrzymania pieniędzy później. Tak to już jest, tak to już jest. My się na to godzimy, ponieważ są to pieniądze zewnętrzne, to bardzo istotne. Samorząd nie mógłby tyle zrobić, gdyby nie możliwości pozyskiwania pieniędzy dzięki dobrym projektom tak naprawdę i dobrym wystąpieniom we wnioskach. W ciągu 8 miesięcy prac wyremontowany został odcinek od skrzyżowania z Aleją Niepodległości do Jana Pawła II. Zainstalowano pierwsze w mieście ekrany dźwiękochłonne. Obecnie trwają przygotowania do kolejnego etapu prac. W tej chwili składaliśmy wniosek o to, żeby zrobić zamianę. Zamiast robić skrzyżowanie z Niepodległości, które nie jest złym skrzyżowaniem, zrobić skrzyżowanie z Jana Pawła. Po to, żeby udostępnić zrobienie Jana Pawła, jak i inwestycję, która się nazywa obwodnica południowa. Koszt całej inwestycji to około 15 milionów złotych. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na listopad 2010 roku.
Małgorzata Drygas-Majka, starosta powiatu lubińskiego, zorganizowała spotkanie dla tych wszystkich osób, dzięki którym lubińskie hospicjum istnieje i dzięki którym mamy w mieście opiekę paliatywną. Chodzi tutaj o podziękowania. Szczególne podziękowania dla tych, którzy działają w hospicjum. Działają od wielu lat, od wielu miesięcy, działają tak naprawdę codziennie i w każdej godzinie. Dla tych ludzi, którzy oczekują tej pomocy, aby godnie odejść z tego świata, bo jest to przykry bardzo moment, wspomagają rodziny tych ludzi i im się należy podziękowanie. Szczególne podziękowania pani starosta skierowała w kierunku Zbigniewa Warczewskiego, prezesa Stowarzyszenia Palium, w kierunku pani Małgorzaty Paluch, ordynatora hospicjum oraz pani Renaty Nocko, nazywanej dobrym duchem hospicjum. To nie jest miejsce, gdzie zbieramy ludzi, którzy umierają. To jest miejsce, w którym pomagamy ludziom w ich bólu, cierpieniu i w godnym odejściu. Przygotowujemy do tego i tych ludzi. Mówię my, nie my. Ci, którzy się tam zajmują, między innymi, a może przede wszystkim pani ordynator, pani Małgorzata Paluch i cały jej prześwietny zespół, a wspomaga ich w tym pan Zbigniew Warczewski. Jest to taka osoba, która była od początku przy hospicjum, jest do dnia dzisiejszego i daje siebie bardzo, bardzo wiele, aby to z hospicjum działało. Praca w hospicjum nie jest łatwa, ale dzięki wielu osobom, które wspierają tą jednostkę, zakres działań, zakres pomocy jest coraz większy. My poza opieką taką typowo medyczną nad pacjentami bardzo ciężko chorymi, zajmujemy się również ich rodzinami, pomagamy im przetrwać ten trudny okres. W tej chwili praktycznie jest taka możliwość od momentu rozpoznania choroby nowotworowej aż do samego końca. To nie jest tylko opieka nad pacjentami umierającymi. Również ci pacjenci, którzy źle znoszą leczenie onkologiczne, leczenie operacyjne, radioterapię, zgłaszają się do nas i my po prostu pomagamy im w ten sposób, że poprawiamy jakość ich życia, ale również, tak jak wspomniałam, zajmujemy się ich rodzinami, pomagamy im również przetrwać ten ciężki dla nich okres. Zorganizowane spotkanie było okazją nie tylko do podziękowań, było również okazją do wręczenia najbardziej zasłużonym dla hospicjum osobom nagrody Człowiek Otwartego Serca dla Hospicjum. Wielka Kapituła Orderu Radości przyznała powiatowi lubińskiemu tytuł Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym. Uroczystego wręczenia tej prestiżowej nagrody dokonał Jerzy Pawłowski, członek Kapituły Orderu Radości. W powiecie lubińskim ponad 11 tysięcy osób jest dzisiaj słabszych. To osoby niepełnosprawne, o różnym stopniu niepełnosprawności. Znajdują wielu sprzymierzeńców w różnych instytucjach, w starostwie powiatowym, w Wydziale Spraw Społecznych, w Centrum Powiatowym, Centrum Pomocy Rodzinie, w Komisji do Spraw Orzekania Niepełnosprawności. Wszędzie tam pracują zespoły ludzi wrażliwych. Małgorzata Drygas-Majka uhonorowana została Orderem Radości. Przyjmując tę statuetkę i symboliczną różę, zgodnie z przyjętym zwyczajem tej ceremonii, najpierw musiała wypić szklankę soku z cytryny. My spytaliśmy o to, co dla pani starosty znaczy takie wyróżnienie. Jest to bardzo, bardzo wielki zaszczyt, ale też i zobowiązanie. Zobowiązanie do tego, żeby nigdy nie ustawać pracy na rzecz dla tych, którzy nas potrzebują. Ja myślę, że mnie się to nie zdarzy. Ja od ponad 20 lat pracuję na rzecz niepełnosprawnych. Dzisiaj zaangażowałam w to samorząd, ale myślę, że wszyscy bardzo tego chcieli. A dzisiaj jest to tak oczywiste, że pracujemy, że robimy bardzo wiele dla tych organizacji pożytku publicznego, które zajmują się niepełnosprawnymi, że nie wyobrażamy sobie, że mogło być inaczej. Wśród gości zgromadzonych na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli organizacji pozarządowych, władz miasta i gmin, powiatu, a przede wszystkim tych, dla których to wyróżnienie jest naprawdę ważne, niepełnosprawnych. Dla wszystkich ze specjalnym recitalem wystąpił zespół Tomasza Pawłowskiego. Lubin oczywiście kojarzy się wszystkim w naszym kraju z miedzią. Liczymy, że od dzisiaj nie będzie się kojarzył tylko z miedzią, ale również i ze wspaniałym sercem, bo właśnie dzisiaj Państwa powiat otrzymuje najwyższą nagrodę w naszym kraju, Order Radości. Gorąco Państwu gratulujemy. Cieszy fakt, że lubiński powiat jest tak przyjazny dla niepełnosprawnych. Jak zapewniają władze lubińskiego starostwa, Order Radości i zdobycie tak prestiżowego wyróżnienia zobowiązuje do dalszych działań, aby tym właśnie osobom w powiecie lubińskim żyło się jak najlepiej.